Wydawnictwo Operon było patronem edukacyjnym doniosłego wydarzenia, jakim był pierwszy kongres edukacyjny nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej Uczymy dla przyszłości. 21 września w audytorium Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego spotkało się prawie 400 nauczycieli z całej Polski. Organizatorami kongresu były Fundacja Instytut Promocji Edukacji oraz Uniwersytet Gdański. Czym wyróżniał się ten kongres i dlaczego cieszył się tak wielkim zainteresowaniem? Uważam, że podział kongresu na dwie części, na część wykładów i warsztaty, pozwalał na to, żeby pogłębić daną wiedzę od strony praktycznej podczas tury warsztatowej. Uważam także, że zaproszenie ekspertów z zagranicy pozwala na spojrzenie na edukację w kontekście globalnym, a nie tylko naszym lokalnym. Wziąłem udział w kongresie, ponieważ jestem terapeutą, pracuję zawodowo w tej branży. W związku z tym muszę na bieżąco wiedzieć, co się dzieje, jakie są nowości. Bardzo ciekawa tematyka wykładów, różnorodność tematyczna i oczywiście warsztaty, na które można było się zapisać i brać udział, żeby właśnie też również poszerzyć sobie swój warsztat zawodowy. Sama forma tego kongresu była bardzo taka otwarta, ciekawa. Krótkie, treściwe spotkania z wybitnymi ludźmi, autorytetami w dziedzinie edukacji wczesnoszkolnej, przedszkolnej. Możliwość spotkania też nauczycieli, którzy są czynnymi praktykami na co dzień, też różnymi problemami się borykają. To dało okazję nie tylko do takich rozmów oficjalnych, ale także mniej oficjalnych przy kawie, herbacie czy poczęstunku. I to złożyło się na takie pozytywne postrzeganie właśnie całego tego spotkania. Uczestnicy szczególnie wyróżnili prelegentów. Podkreślali ich profesjonalizm, dokonania oraz, co równie ważne, talent i życzliwość. Najwięcej emocji wywołało wystąpienie Katarzyny Wnęk-Joniec o cudownych sześciolatkach. Jedna z uczestniczek napisała: "To wystąpienie wywarło na mnie ogromne wrażenie. Ta kobieta przemawia do ludzkiego serca." Co widzę najpierw w powierzonym mi dziecku? Czy najpierw widzę i ważniejsze dla mnie jest to, czego w nim nie ma, czy to, co w nim jest? Co jest dla mnie ważniejsze w każdym dziecku, które stoi przede mną? Czy najpierw niezdarny, niemądry, smutny, brudny? Czy najpierw cudowny do latania? Czy najpierw uśmiechnięty? Z kolei dr Grzegorz Piotr Kołodziej zaskoczył wszystkich niekonwencjonalnym wystąpieniem. Jego wykład na pewno na długo pozostanie w pamięci uczestników. Proszę Państwa, nauczyciel, który mówi do uczniów, musi mieć jakąś misję, musi coś przekazywać. Jeżeli on tego nie przekaże, to my nie będziemy mogli usłyszeć tego, czy uczniowie nie będą mogli usłyszeć tego, co chcemy przekazać. Musimy wejść na scenę, żeby chcieć coś powiedzieć, czyli my narzucamy swoją wolę. I jeżeli my narzucimy swoją wolę i będziemy z premedytacją wiedzieli, co chcemy zrobić na tej scenie, to wszyscy inni odbiorą naszą misję. Teraz się zastanawiam, czy to, co mówiłem tutaj przed chwilą, Państwa poprzez moje ubieranie odciągnęło od tych słów, czy dzięki temu Wy te słowa bardziej zapamiętaliście? Odciągnęło. Potęga głosu to nie jest tylko i wyłącznie technika, o której wspomniałem w skrócie, ale to jest również obraz, który Państwo tworzycie przed ludźmi. Bardzo podobała się innowacyjna formuła kongresu, czyli krótkie, 15-minutowe wystąpienia. Jedna z uczestniczek powiedziała: "Pomysł, żeby udział wzięło wielu prelegentów z krótkimi wystąpieniami, podobał mi się najbardziej. Dzięki ograniczeniu czasu każdy z wykładowców starał się powiedzieć to, co uznał za najważniejsze." Motywem przewodnim wspólnych rozważań był tytuł kongresu Uczymy dla przyszłości. Taki tytuł miało też wystąpienie Jarosława Kordzińskiego, który posłużył się metaforą latarni morskiej, by pokazać zmieniający się obraz relacji nauczyciel-uczeń. Jesteśmy nad morzem. Pomyślałem sobie, że mógłbym zamknąć całe to przedsięwzięcie taką metaforą związaną z latarnią morską. To jest trochę tak, że jeżeli mamy uczyć dla przyszłości, to powinniśmy widzieć kierunek, cel. Latarnia morska daje taką możliwość. Ale sobie przypomniałem, że kiedyś, bardzo, bardzo dawno, kiedy pływałem, to latarnia, owszem, wyznaczała cel, ale też nastawiała ograniczenia.
bo latarnia nie mówi, dokąd masz płynąć, tylko mówi, jakie są warunki tego pływania. W związku z tym myślę sobie, że warto zakończyć trochę innym spojrzeniem na latarnię. Dla nas celem nie jest światło, które jakby sygnalizuje latarnia stojąca na brzegu, a my płyniemy gdzieś na środku morza. Naszym celem powinno być światło, które płynie ze strony naszych uczniów. To oni wyznaczają nas cel. To już w tej chwili jest tak, że w szkołach pojawia się mnóstwo sytuacji, w których to dzieci decydują i przejmują odpowiedzialność za uczenie się. Jest taki model, który się nazywa odwrócona klasa, w której to dzieci uczą dzieci. Wielkim atutem kongresu była oferta warsztatowa. Organizatorzy zaproponowali 14 różnych warsztatów prowadzonych przez ekspertów z Polski i zagranicy. Pewne pomysły, które zostały zaprezentowane na kongresie, na pewno zastosuję w przyszłości. Jedną z nich jest pomysł programu edukacji filmowej, oparty na filmach dokumentalnych, w których to poruszana jest tematyka społeczna, gdzie filmy te dostosowane są do wieku dzieci oraz poruszają taką tematykę, która jest im najbliższa. Potęga głosu, warsztat właśnie wzmacniający, jak pracować z głosem, jak sobie radzić z głosem. Zapisałam się, poszłam i wykorzystuję już pewne elementy z tego warsztatu, żeby po prostu pomóc sobie głosowo. Bardzo mnie zaintrygował wykład na temat nauki czytania we współczesnym świecie i tutaj wiele cennych wskazówek otrzymałam. Uczy się poprzez czytanie w parach. Jedna osoba jest osobą dorosłą czy starszą, drugie dziecko jest osobą początkującą i właśnie jakby w tych parach prowadzi się to dziecko przez świat literatury, literatury i książki. Największą popularnością cieszyło się spotkanie z Chrisem Jolly, twórcą metody Jollyphonics, którą na polski rynek zaadaptowało nasze wydawnictwo, tworząc śpiewające głoski. Jednak najbardziej wartościowe dla wszystkich uczestników okazało się samo spotkanie i możliwość dzielenia się doświadczeniem z innymi nauczycielami oraz prelegentami. Okazji było wiele: dyskusje po wystąpieniach, konkursy, rozmowy kuluarowe, warsztaty. Było też głosowanie dotyczące przyszłości szkoły. Wynik był niezwykle budujący. Większość nauczycieli uznała, że przyszłość szkoły należy do uczniów i to oni będą tym światłem wyznaczającym kierunek i cel edukacji. Cieszył też bogaty zestaw materiałów kongresowych ufundowanych przez sponsorów. Siatki były pełne, a dodatkowo można było wygrać cenne nagrody podczas licznych konkursów oraz udziale w loterii charytatywnej. Cieszymy się, że mogliśmy być partnerem tak pięknego wydarzenia. Dziękujemy wszystkim za udział i już dziś zapraszamy do udziału w kolejnych kongresach.